Tomku, po pierwsze chciałbym Cię powitać już oficjalnie w GKS-ie Katowice. Od 12 stycznia trenujesz z drużyną, ale dzisiaj oficjalnie podpisałeś już kontrakt. Miałeś okazję poznać chłopaków. Powiedz, jak Ci się z nimi współpracuje na boisku, na treningach? No tak, chciałem po pierwsze podziękować wszystkim ludziom, którzy byli zaangażowani w to i tym czekaniem i tym takim monotonnym czasem odnośnie tego kontraktu, ale wszystko już doszło do końca, także możemy sobie teraz na inne cele założyć. A co do treningów, no tak, już trenuję od 12 stycznia z drużyną, także już poznałem całą drużynę, znam wszystkie imiona. Tak długo po polsku nie mówiłem jak ostatnie dwa tygodnie, także jestem pozytywnie na to nastawiony i zadowolony. Powiedz mi, jesteś środkowym obrońcą, ale to jest jedyna pozycja na boisku, na której czujesz się dobrze, czy gdzieś jeszcze możesz pomóc drużynie? No tak, jestem, ostatnie lata grałem na tej pozycji właśnie na środku obrony, ale moją całą karierę grałem też na lewej stronie. Tam próbowano mi na różnych pozycjach, no ale myślę, że tam, gdzie trener mnie postawi, to będę grał. No ale pewnie sprawdzałeś przed podpisaniem kontraktu i już tutaj w trakcie tej pracy z GKS-em Katowice, że ta linia obrony GKS-u Katowice w zeszłej rundzie była naprawdę mocna. Traciliśmy bardzo mało bramek, czyli wiesz, podpisując tutaj kontrakt, zgodziłeś się na tą walkę z naprawdę solidnymi środkowymi obrońcami. Nie boisz się tego? To cię gdzieś dodatkowo mobilizuje? Tak, sprawdzałem, słyszałem. To jest na pewno jeszcze większa mobilizacja, jeżeli się wchodzi w takie drużyny. No, co mogę dodać? No, zobaczymy następne dni, następny tydzień, jak to będzie wszystko wyglądało, ale po to też tutaj przyszedłem, aby dodać drużynie trochę pewności siebie i tej pozytywnej energii, którą w mojej karierze nazbierałem doświadczenia, także jestem na to bardzo pozytywnie nastawiony. Powiedz mi jeszcze, masz już jakiegoś takiego tutaj swojego najbliższego przyjaciela, zawodnika, z którym ci się najlepiej dogaduje, z którym najwięcej spędzasz czasu, najwięcej rozmawiasz? No chyba najwięcej rozmawiam z moim partnerem z pokoju, z Grzesiem Gąsarzem, kapitanem, także z nim spędzam najwięcej czasu, ale tak jak wcześniej mówiłem, drużyna jest taka mieszana, trochę starszych zawodników, doświadczonych, młodzieży, ale nie ma żadnych grup, w sensie, że młodzi się trzymają z młodymi, starzy z starszymi, także z wszystkimi można się fajnie dogadać i fajnie czas spędzić. Okej, to na koniec jeszcze mi powiedz, bo większą część swojej kariery, właściwie tą seniorską karierę, spędziłeś za granicą, grając w Austrii, grając w Grecji, w wielu klubach. To chyba jest dla Ciebie, szczególnie w tym wieku, bardzo ciekawe wyzwanie, że wracasz do pierwszej ligi i to jeszcze do drużyny, która ma tak ambitny cel w tym sezonie. No tak, jest coś nowego dla mnie, w ogóle coś nowego było dla mnie w te pierwsze dni, ponieważ na treningach zwracałem się do zawodników po niemiecku i to nie do dzisiaj czasami, bo to są takie automatyzmy czysto piłkarskie, na boiskowe, no i to jest śmieszne, bo możemy się troszeczkę pośmiać w drużynie, także, ale tak jak mówię, nie, potrzebujesz się troszeczkę czasu, aby te automatyzmy w języku polskim poznać i w języku polskim też porozmawiać na co dzień. Ale to tak naprawdę przyjdę do tej drużyny i dzięki Tobie ta atmosfera jest jeszcze lepsza, tak? Tego nie mogę odpowiedzieć, tu powinni drudzy odpowiedzieć, ale atmosfera w drużynie jest naprawdę dobrze, wszystko jest poukładane, treningi, obiady, cały ten plan dzienny jest poukładany, także nie możemy na co narzekać i atmosfera też jest dobra. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. www.asapolska.pl